Rozmowa dnia. Doktor Ewa Kalinka, wicedyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, onkolog, dzisiaj w naszym studiu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili wczoraj powstanie funduszu medycznego w wysokości no, blisko 3 miliardy złotych z przeznaczeniem na choroby onkologiczne i choroby rzadkie. To chyba dobra informacja właśnie dla Instytutu. Jest to znakomita informacja, zarówno dla środowisk medycznych, jak i dla naszych pacjentów, dlatego że choroby onkologiczne. Stanowią rzeczywiście ogromny problem społeczny i przyczynę zgonów znaczącej części Polaków i coraz więcej z nas choruje w trakcie swojego życia na nowotwory. Liczba nowych technologii, które są źródłem postępu i poprawy rokowania, rzeczywiście narasta lawinowo i bez funduszy dodatkowych nie da się ich spełnić. A choroby rzadkie jest to znakomity cel do finansowania ze środków publicznych, ponieważ rzeczywiście ogromne rzesze pacjentów, poprzez to, że właśnie liczbowo nie stanowiły problemu medycznego, były przez lata pozbawione takiego specjalnego dedykowanego finansowania. Ja się bardzo cieszę, że Centrum chorób rzadkich, które funkcjonuje w Instytucie, będzie mogło mam nadzieję, liczyć również na to, że będziemy mogli się rozwinąć w tym zakresie jeszcze bardziej. O tych chorobach rzadkich jeszcze będziemy rozmawiali, ale na początku o onkologii. Co jest takiego najważniejszego? Co jest takiego najbardziej drogiego w leczeniu onkologicznym, jeżeli chodzi o pacjentów? Jeśli chodzi o pacjentów, niewątpliwie najdroższe. Są leki, czyli element tego leczenia, który jest podawany przed operacją, po operacji, bądź w trakcie leczenia choroby zaawansowanej, która nie może podlegać działaniom operacyjnym. Postęp, który dotyczy leków w ostatnich latach jest tak lawinowy i liczba nowych cząsteczek i nowych wskazań, które się pojawiają dla tych cząsteczek, to jest praktycznie co miesiąc kilka nowych rejestracji, kilka nowych substancji, które mają bardzo dobre działanie, ale niestety są bardzo drogie. I bez pieniędzy postępu w leczeniu onkologicznym dzisiaj niestety nie da się dokonać. No, z jednej strony możemy powiedzieć, że to dobrze, że coraz więcej po pojawia się leków, które pomagają tym chorym onkologicznie, prawda? Oczywiście, że to jest bardzo dobrze. Chcę Państwu powiedzieć, że kiedy zaczynałam pracę jako onkolog ponad 20 lat temu, rokowanie w większości chorób, które dzisiaj dają przeżywalność po 3 czy 5 latach na poziomie 70%, była na przykład na poziomie 6 czy 10. Więc to nie jest postęp o trochę. To jest gigantyczny postęp. Niemniej jednak ten postęp jest okupiony tym, że, żeby do niego dojść, trzeba wykonać ogrom testów tych leków, które są tak drogie, że powodują niestety ich bardzo wysoką cenę w momencie rejestracji. Jaki jest czas od tego, że jest pomysł na lek, coś się sprawdza, do tego, żeby ten lek znalazł się na rynku, żeby znalazł się w centrum i, i, i mógł, mogli pacjenci nim się leczyć? Tak naprawdę pierwsze testy laboratoryjne to jest zazwyczaj kilka lat i to jest ten moment koncepcji leku, Natomiast później testy już na ludziach badania trwają mniej więcej, w zależności od wskazania, od mniej więcej 3, 4 do nawet 10 lat w sytuacji, kiedy musimy obserwować przeżycie odległe, ale średnio rzecz biorąc, 3-4 lata na testy kliniczne plus testy przedkliniczne kilka lat, Państwo to jest tak naprawdę 8 do 10 lat. I to wszystko kosztuje. I to wszystko kosztuje bardzo dużo. Wczoraj minister mówiąc o tym funduszu, mówił także o, o, o dwóch pozostałych. Sprawach. Onkologia, jedna sprawa, choroby rzadkie, drugie, ale wydatki inwestycyjne, czyli nowe urządzenia, nowe terapie, nowe metody leczenia, poszerzenie tych metod leczenia, to też jest bardzo ważne? Bezwzględnie tak. Bez sprzętu w medycynie dzisiaj w pewnych dziedzinach stoimy w miejscu, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu, który służy wszelkim operatorom. Dzisiaj chociażby wszystkie narzędzia endoskopowe, które powodują, że mamy bardzo mało traumatyczne metody prowadzenia nawet ogromnych zabiegów operacyjnych, kosztują naprawdę krocie. Drugą taką dziedziną, w której musimy na pewno bardzo dużo wydać, to są ciągle doskonalone techniki badań obrazowych, takich jak tomografia, rezonans, czy badań nuklearnych, takich jak badanie PET. Oczywiście to nie jest wszystko, tak? Można by dzisiaj mnożyć bardzo, bardzo liczbę dziedzin, w których jest to konieczne, ale proszę sobie dzisiaj wyobrazić, żeby mieć adekwatny do dobrej diagnostyki prenatalnej VAT u płodów, aparat ultrasonograficzny, to jest koszt prawie, naprawdę, tak naprawdę, miliona złotych. W związku z tym jeden, jest, aparat. jeden aparat. Więc i do tego musimy dokupywać bardzo dużo nowych sąd, nowych części. Za dwa lata powstaje aparat o jeszcze lepszych możliwościach obrazowych, które są bezcenne dla tych dzieci. I jak to wszystko podsumujemy, to te wydatki, nawet w skali Instytutu, idą w dziesiątki, setki milionów na sam sprzęt. No, właśnie, to chciałem zapytać o Instytut. Ile rocznie wydajecie na sprzęt, właśnie jeżeli chodzi o sprzęt pomocny w chorobach onkologicznych? Muszę powiedzieć, że tutaj posiłkujemy się zarówno programami inwestycyjnymi ministra zdrowia, który rzeczywiście przez ostatnie dwa lata dał środki na to, żeby trzy kliniki onkologiczne zostały dodatkowo doposażone, nie tylko wyremontowane, że jest ładnie, ale również doposażone w bardzo nowoczesny sprzęt, bo tego typu zakupy z bieżących, Przychodów Instytutu, takie jak są z Anarza, to są kompletnie nierealne. Te przychody nam nie pozwalają na to, żeby odłożyć coś na sprzęt. Ogromną pomocą jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w każdej swojej edycji dla Instytutu przeznacza ogromne kwoty na zakupy sprzętu, wyposażenia i wszelkiego rodzaju ułatwień dla dzieci. Tak naprawdę korzystamy z każdych narzędzi, jeżeli możemy pozyskać bardzo dobry aparat z pieniędzy przeznaczonych na naukę, nasi specjaliści siadają, wymyślają rzeczywiście niezwykłe koncepcje naukowe, które wymagają testowania na takich aparatach i potem nasz pacjent może być nim badany. Czyli 2019 rok, ile Instytut wydał na sprzęt? Trudno jest mi powiedzieć to tak w tej chwili. O tak mniej więcej? Na pewno dziesiątki milionów. Tego jestem pewna. Trudno jest mi powiedzieć, czy jesteśmy bliżej 50, czy bliżej 80, czy bliżej 30, ale są to naprawdę dziesiątki milionów. I proszę mi wierzyć, że nawet dobry aparat rentgenowski, który kupowaliśmy ostatnio, kosztuje 450 tysięcy. A to jest tylko rentgen. Czyli miejmy nadzieję, że z tego funduszu też spłyną do Instytutu jakieś środki Taką na inwestycje i na sprzęt. Taką mamy nadzieję. Mówiliśmy o inwestycjach, mówiliśmy y, powiedzmy także o profilaktyce. 10% z, z tego funduszu, czyli z tych 3 miliardów złotych, ma być przeznaczone na profilaktykę, która no, zawsze kuleje u nas i zbyt późno jednak. Y, Podchodzimy tak, rzeczywiście. do naszego zdrowia. Poważnie. Rzeczywiście tak, Polska pod tym względem ma bardzo złe wskaźniki, chociażby zgłaszalności, się, zgłaszalności na od dawna finansowane programy profilaktyczne, takie czy mamografia, czy takie jak cytologia, że nie wspomnę o kolonoskopii finansowanej przecież dla każdego Polaka powyżej 50 roku życia. To są zupełnie znikome odsetki, nie dbamy o to. Nas trzeba nie tylko edukować, bo na pewno edukacja i tutaj rola mediów jest gigantyczna, żeby uświadamiać Polakom, że. Jest to element najtańszy, najbardziej efektywny i zdecydowanie najlepszy rokowniczo, jeżeli udaje nam się w toku profilaktyki wyłapać chorobę, która absolutnie nie daje żadnych objawów. Mamy wtedy rzeczywiście szansę się z niej wyleczyć. Natomiast te działania profilaktyczne, w mojej osobistej opinii, jeżeli nie wejdą w pewien system nakazowy, to ta na zgłaszalność się. Niestety, jednak. niestety. Przykro to powiedzieć, ale jeżeli trzeba nakazać Polakom dbać o ich zdrowie, to może warto to zrobić. Czyli z jednej strony jesteśmy przygotowani, na to, czyli medycyna jest przygotowana, tylko my nie jesteśmy przygotowani, tak. my nie potrafimy z tego korzystać. Tak jest, a narzędzia do finansowania profilaktyki istnieją od wielu lat i tylko wymagałem poszerzenia. No dobrze, dr Ewa Kalinka, wicedyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Onkolog, jest dzisiaj naszym gościem. To była pierwsza część naszej rozmowy. Na całą rozmowę zapraszam Państwa do internetu, jak zawsze po 8.30 do Telewizji Łódź. A my wracamy do rozmowy. Pani dyrektor, mówimy o onkologii. To jest taki temat wywołany podczas tej kampanii wyborczej. To może dobrze, bo, bo, bo większość z nas zastanowi się i może skorzysta z tej profilaktyki, pójdzie się przebadać. Ale porozmawiajmy także, oprócz tego funduszu, który ma wesprzeć onkologię i choroby rzadkie, o tym, co jest teraz, Narodowa Strategia Onkologiczna. Czy to działa, czy to funkcjonuje? Ona ma zacząć działać, dlatego że Narodowa Strategia Onkologiczna jest takim świeżo upieczonym, Naszym narzędziem, ale tak naprawdę w praktyce jeszcze jego owoców tak bardzo nie widzimy z perspektywy przeciętnego Polaka. Ale rzeczywiście ta strategia ma charakter niezwykle szeroki i dotyczy nie tylko tego, jak pozyskać pieniądze na leki. Jak zwiększyć liczbę tomografów czy aparatów do radioterapii, ale sięga dużo głębiej, jeśli chodzi o zwiększenie efektywności leczenia onkologicznego wśród Polaków, dlatego że między innymi kładzie ogromny nacisk na to, że trzeba wyedukować nowe pokolenia znacznie liczniejszych onkologów, chirurgów onkologicznych, radioterapeutów, ze względu na to, że średnia wieku w tych grupach zawodowych jest powyżej 50 lat. Więc za chwilę skończy nam się pokolenie, które pójdzie na emeryturę i nie będzie nas miał kto operować, leczyć, napromieniać. Dlatego strategia zmierza również do tego, żeby nowe pokolenia lekarzy zainteresować onkologią, zwiększyć liczbę miejsc specjalizacyjnych. Proszę pamiętać, że mamy kilka miejsc specjalizacyjnych w Łodzi, do których również należy instytucjonalnie Centrum Zdrowia Matki Polki. Jeśli chodzi o onkologię, my nie mamy takiej sytuacji, że jest tłum chętnych, które się bije o miejsca, tak jak to jest w pewnych innych dziedzinach, jak chociażby chirurgia plastyczna, niezwykle efektowna, czy dermatologia te... albo, stomatologia. albo stomatologia. Natomiast w zdecydowanie działania zmierzające do tego, żeby zwiększyć edukację już na poziomie studiów, jeśli chodzi o onkologię, zainteresować absolwentów tym, że są nam potrzebni jako specjaliści w tych dziedzinach, jest w ogóle kluczem, dlatego że jakich pieniędzy byśmy nie mieli, jakich cudownych założeń no o, byśmy o, o nie mieli. Ja o tym chciałem powiedzieć, że gdybyśmy mieli pieniądze na leki, na profilaktykę i tak dalej, co z tego, jak nie będziemy mieli. Dokładnie. Lekarzy? Ktoś kompetentny, niezwykle dobrze wykształcony, musi rzeczywiście decyzję o tych metodach terapii podejmować i bardzo liczymy na to, że te nowe pokolenia młodych polskich lekarzy zdecydują się bardziej chętnie pójść w stronę specjalizacji onkologicznych. Może z tego funduszu medycznego, o którym mówił minister zdrowia też. Troszkę spłynie pieniędzy na tą, na, to, na tych lekarzy i, i na to, żeby zainteresować i, i, i żeby to było bardziej atrakcyjny zawód. Pakiet onkologiczny, czy coś funkcjonuje, Pani? Zdecydowanie Doktorze. tak. Od początku tak naprawdę, odkąd pakiet zaistniał, pakiet jest niezwykle kuszący dla dyrektorów szpitali, ponieważ jego, przestrzeganie jego reguł daje to, o czym marzymy wszyscy: bezlimitowe płacenie zaświadczenia, czyli my się nie boimy, czy ten pacjent to jest pacjent setny, czy dwusetny, czy tysięczny. Jeżeli jest rozliczany w ramach pakietu, mamy gwarancję ze strony NFZ-u i tutaj muszę powiedzieć, duży ukłon w stronę NFZ-u łódzkiego, który jest od lat bardzo nam pomocny i bardzo walczący o to, żeby dostęp do świadczeń dla pacjentów z naszego regionu był maksymalny, optymalny, uwzględniający różne potrzeby różnych grup pacjentów i rzeczywiście, jeżeli... Czyli jak już... zakwalifikujecie tego pacjenta to, to do leczenia, to już się leczenia, nic nie się nie boimy, naprawdę. I to jest ogromna zdobycz, i myślę, że nie do przecenienia, jeśli chodzi o komfort pacjenta. A ta szybka ścieżka yy, onkologiczna? Jest w ramach pakietu, właśnie. Jest to w ramach jest pakietu, instrument tak? w ramach pakietu, myślę. I czy rzeczywiście że... możemy mówić, o, że to działa? Tak, absolutnie to działa. Mimo tych niedoborów, jeżeli chodzi o kadrę? No to działa, pomimo niedoborów, dlatego że wszyscy pracujemy dużo więcej niż 8 godzin dziennie. Mogę spokojnie to powiedzieć o swoich kolegach, i ta praca powoduje, że rzeczywiście. Nie znam, naprawdę nie znam historii pacjenta, który nie mógłby być diagnozowany z powodu, z powodu braku terminów. Pacjenci pierwszorazowi są przyjmowani w znaczącej liczbie ośrodków, w tym w Centrum Zdrowia Matki Polki, na pewno tego samego dnia, który, którego się zgłoszą, i to jest niezwykle ważne i myślę, że dla pacjenta bardzo komfortowe, bo jeżeli dotyka go tak ogromny stres, jakim jest rozpoznanie czy podejrzenie choroby nowotworowej, on nie powinien się przejmować instrumentami ani finansowymi, ani Administracyjnymi tego procesu. Wrócę jeszcze na koniec naszej rozmowy do tego funduszu medycznego, o którym mówił minister i prezydent, choroby onkologiczne i choroby rzadkie. W jakim stopniu on będzie Wam pomocny? jeszcze nie znamy dokładnie przepisów wykonawczych, uh -huh. które będą dołączone do tego to na co liczycie, jeżeli chodzi e, o na... ten fundusz liczymy tak naprawdę, proszę państwa, niestety na zwiększenie finansowania, bo oto się to zawsze rozbija, bo jeżeli funkcjonuje Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki i mamy kilka kilku niezwykłych ekspertów, niezwykłych entuzjastów leczenia tych bardzo trudnych grup pacjentów i pacjenci się zjeżdżają z całej Polski, chcielibyśmy mieć takie narzędzia, które Powodują, że zachęcimy kolejne osoby do tego, żeby kształciły się właśnie w tym zakresie. A proszę pamiętać, że zdobyć doświadczenie w zakresie chorób rzadkich, jak sama nazwa wskazuje, jest niezwykle trudno, i ci eksperci są naprawdę na wagę złota. E, dlatego pewne narzędzia, które ułatwią im pracę, które zwiększą finansowanie, które spowodują, że lekarz rzeczywiście w trakcie wizyty pacjenta koncentruje się tylko na pacjencie, a nie na tysiącu innych administracyjnych procedur, które dzisiaj są konieczne, spowoduje, że po prostu więcej tych pacjentów przyjmie. I na to liczymy. Czyli jednak finanse. Niestety. Doktor Ewa Kalinka, wicedyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, onkolog, pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Rozmowa dnia.